Witam serdecznie w drugi dzień świąt. Dzisiaj, jak widzicie, jest żniwa znowu. W sumie wczoraj na kanale też mieliście żniwa, ale z Helbera na trzy kombajny. Tam były trochę inne, tutaj też będą trochę inne żniwa, więc jakaś tam średnia sobie wyjdzie, tak. Po prostu to nie moja wina. Tak się ułożyły serie i tyle, tak. No a tutaj już na siłę nie będę nic wymyślał, skoro jest już lipiec. I tak nawet nic bym nie mógł zasiać, więc i tak muszę to skosić ten jęczmień i tak, no bo nic innego nie wymyślę do tej serii już. Bo nowych pól... Ewentualnie co bym mógł zrobić, to ewentualnie wapnowanie, tak? Tych dwóch pól. No ale co mi da wapnowanie, jak ostatnio w sumie miałem multum odcinku z wapnowania. Byłem chyba z 4 albo 5 odcinków pod rząd z wapnowania, nie z mulczowania, przepraszam, z wapnowania, dokładnie tak. No, mój sobie ideal kosił rzepak tam koło krów. To, że wózek jest tutaj na gospodarstwie od ideala, a ideal jest na krowach, to tam jest taki mały szczegół. No bo wiecie, wiecie po prostu, jak ja tam przejechałem tyle. Ja się po prostu przeteleportowałem, tak. A tutaj, żeby ładnie realnie na odcinku było, to wózek, na wózku przyjechałem. Tutaj koszę dwa małe pola jęczmienia, czyli to i tamto u góry. Dokładniej chodzi o pole to. Te dwa sobie założyłem cel na odcinku skosić. A resztę to poza odcinkiem będzie koszone. Znaczy poza odcinkiem. Prawdopodobnie chyba jakiś sobie timelapse jeszcze zrobię z tych żniw. No to powiem wam, że tego jeszcze nie mam tyle, że... Albo to będzie sobie w kolejnym odcinku koszone, a ja będę sobie wapnął na przykład tutaj te dwa pola i tyle, tak. Znaczy coś tam sobie powapnuję, coś tutaj może potalerzuję, też ściernisko, żeby też... Nie było nudy, nie? Nie rozajera się, tylko skład gleby chciałem zobaczyć. Ale tak sobie myślałem, że tutaj nie będzie wapna. A tam gdzie kosi? Tam też nie ma wapna, dobra. Ewentualnie gdzie może być wapno? To na czwórce może być wapno w sumie, bo to, albo dawno na czwórce nie było wapnowane, albo nie wiem. Gdzieś dawno nie było wapnowane, tylko nie wiem gdzie. A może szesnastka w sumie? Może być szesnastka w sumie do wapnowania, bo tam... Nie, już naprawdę nie pamiętam, kiedy było wapno. A tutaj sobie takie małe żniwa zrobimy. Dlatego dzisiaj tylko dwa małe pole jęczmienia sobie wziąłem, żeby się wyrobić z odcinkiem i tyle. Z odcinkiem i na odcinku. Tak, żeby było to 35 minut koszenia, tak? No bo tam... Na Holberonie akurat udało mi się zrobić... 40 minut żniw. I to bite 40 minut, bo od początku odcinka kosili. Cały 40 minut oporu było. Co prawda ja tam nie byłem na tym polu 40 minut dokładnie, tak? No bo tam jeszcze sprzedawałem sobie kukurydzę, tak? Ale to tam akurat szczegół. Tutaj sobie w poprzednim odcinku sprzedałem. Tam zarobiłem troszeczkę i troszeczkę wydałem też. No ale mówię, że trzeba skosić. Bo dość tego jęczmienia mam nasiane, żeby nie skłamać wam. To dość dużo nawet. Oczywiście tutaj mąki nie robię z jęczmienia, więc od razu idzie na sprzedaż, więc... Ale kur też nie mam. Więc no nie mam co robić z tym jęczmieniem, a troszeczkę sobie nasiałem tego jęczmienia, tak nie ukrywając. Pszenicy też sobie troszeczkę nasiałem, no ale jęczmienia jednak dużo więcej mam ogarnięte. No ale to tam. Tam akurat szczegół, tylko widzicie, zrobię dwa przejazdy takie całe po długości i będę ją pełny zbiornik. To jest odcinek na wtorek. W poniedziałek będę nagrywał sobie na środę i czwartek od razu. Czyli M-Click i Fleta Nosać będę nagrywał. Może jak się uda, to Holberon na piątek sobie ogarnę. Może Holberon sobie jutro nagram. Bo tam prawdopodobnie będzie timelapse ze żniw. Bo tam teraz już w sumie musi być październik. Nie, musi być jeszcze sierpień tam, żeby sobie skosić owiec, ale to jest tam małe pole, no to tam by to. Teraz sobie to poza odcinkiem skoszę ten owiec, tak? Ale na odcinku już musi być chyba październik, mi się wydaje, żeby soję kosić, no bo...
No bo tak naprawdę rzepaku nie będę miał gdzie zasieć, a takie małe pole rzepaku tam siać to mi się nie widzi. Dobra, podjadę sobie Fendem. Dzisiaj jest sobie zmiana przyczep, bo wziąłem sobie tą z Premium Expansion do nich, do tego. Do Fendem, dość fajny zestaw, nie powiem, że nie. Ale przydałby się jakiś nowy kombajn, albo przynajmniej większy od tego, tak? Nie wiem, albo musimy coś naprawdę w necie poszukać, albo znowu zainwestować w New Holanda. Dobra, Fenda mogę na razie zgasić. No, jeszcze zapis przy okazji. Ja. Tarirararam, rararam. No nie no, kosimy no, ile skoszę, tyle skoszę, tak? Tamto pole powinien całe skosić. Przecież tam będzie trochę ciekawy się wozić. Bo tam będzie trochę dalej dojeżdżę, nie? Więc fajnie tym asfaltem będzie się ten Fendem jechać. No, kombajnem tak niekoniecznie po tym asfalcie, no ale... No nie mam wózka do niego, no bo po co mi wózek? Jak ja chyba nawet bez wózka przyjeżdżę, bo ja nawet nie mam wózka do tego kombajnu, tak szczerze mówiąc. Mógłbym sobie wziąć ten wózek, żeby ciekawi był, ale tam wtedy nie mam gdzie się rozłożyć. Ja razem tyle to sobie przejadę, tak? Przecież pamiętam, jak ten kombajn kupowałem i z tego, ze sklepu zjeżdżałem i... Na kołach, jak nim zjeżdżałem ze sklepu, to pamiętam, jak wszystkie sypki tam kosiłem na rondach. Mówię, teraz żeby tylko na mosie nic nie jechało, nie? I elegancko wtedy full pędzel 42 na godzinę, to pamiętam jak dziś, jak to jechałem. No kurde, tak sobie teraz myślę, że chyba nie ma takiego fajnego, dużego kombajnu. Oprócz tego ideala, co mam. No na internecie nic ciekawego nie ma. No wiadomo, ten John Deere jeszcze sobie zostanie chwilę. Na takie mniejsze pola to on się przyda, ten John Deere, no ale... Ale już by się przydał drugi taki duży kombajn. Albo Lexiona kupić znowu. Albo znowu Lexiona kupić, albo nie wiem co. No bo X9 znowu kupować, to mi się tutaj nie widzi zbytnio. Bo na Hulberonie i na Encricu. Nie, na Encricu nie mam jeszcze, ale dobra. Ale przy przyszłości będzie pewnie X9 tam, więc... Jeżeli by się nie przejadł ten Jonder, więc... Jeżeli ten Jonder się wam nie przejadł, to w sumie mi. Znaczy, no mi to ciężko, żeby się przejadł Jonder, bo ja uwielbiam Jonder, więc ja bym... W sumie cały czas grać na Jonderach, no ale ile można, tak? Tylko cieszę się, że na Encricu mam tylko... Tylko tego, takiego średniego Jondera, bo tam mam tego... STS chyba, czy jak on się tam nazywa. Taki bardziej amerykański. Więc no. Więc to mi się podoba, że tam jest taki inny Jondyr. No a z takich ciekawych kombajnów dużych, no to... Co? Tylko New Holland. Tylko New Holland ten CR i tak naprawdę ten case, co mam, co jest oryginalne, tak? Bo tak naprawdę z tych dużych kombajnów no to już nic innego nie ma, no bo mam Ideala, Lexiona też mam już. Więc tak na dobrą sprawę jest lipa. Albo sobie jakiegoś Tribina ogarnąć, taki ten kombajn, co miał być największym kombajnem na świecie, ten łamany. No tak chyba nie bardzo mi się podobał, Czarny Pan go używał. Tak średnio mi się podobał. No ale zobacz, jak już nie będzie innej opcji, no to chyba zostanę przy tym Lexionie, co tutaj był i kosił. Soję tutaj kosił przecież tym Lexion. Więc no nie wiem, kurczę, naprawdę nie wiem. To jest ciężki temat. I prawdopodobnie ostatnie dwa sezony tego pola. Myślę, że chyba jeszcze raz tylko zasieję, to już będę powoli musiał robić ten sad sobie, no bo... Może nie dwóch rzeczy, ale chociaż tych winogron, tak? Żeby sobie zrobić.
Tak, winogrona, bo przecież mam przetwórnię postawioną na winogrona, a w sumie nieraz jeszcze nie użyłem, no bo nie miałem gdzie. I może z czego, może. A taki sadzik tutaj po długości, tak jakbym sobie po długości tu zrobił parę rządków, to by wystarczyło, tak? No bo tutaj tą górkę bym sobie zostawił prawdopodobnie. Zasiał sobie trawką albo coś i tyle. Tylko to najdłuższe, jakoś najbardziej prosto tam zrobić sad i tyle. To się wszystko da. Moi drodzy, to się wszystko da. Tylko trzeba czasu. Przede wszystkim czasu najwięcej. Bo chęci są, ale gorzej z czasem. Z tymi chęciami też różnie jest, tak? Nie ukrywam. Bo nieraz są takie dni, że kurde, bym mógł nagrywać i nagrywać wszystko, tak? Znaczy wszystko. Bym mógł sobie nagrywać i nagrywać, ale na przykład jest taki dzień jak dzisiaj, że jest sobota. Mógłbym nagrywać, a nie mogę, bo ograniczamy czas. Bo ja za pół godziny wychodzę. No ja za pół godziny wychodzę, a... Tak to wygląda, że ja za pół godziny wychodzę, a... A tutaj jeszcze daleko w polu jestem. Ale najważniejsze jest to, że mam na poniedziałek i to jest odcinek na wtorek nagrany już, więc na święta mam nagrany, więc to mnie najbardziej cieszy, że na święta mam odcinki nagrane. Bo później do nowego roku muszę jeszcze sobie ogarnąć odcinki. Bo wiadomo, że w Sylwestra nie będę w stanie nagrać odcinka. Bo Sylwester będzie bardzo ostry. No ale to tam. W dzień też prawdopodobnie nie będzie czasu, żeby nagrać to. Bo trzeba będzie wszystko ogarniać. Co prawda impreza zaczyna się o 20, no ale... Ale tam nie stanę, to pewnie będzie 10. No a potem wiadomo, jak będzie 10, no to... To trzeba będzie coś zjeść, no to będzie 11, no się szybko, to trzeba będzie do miasta chodzić po jakieś... Po coś do sklepów, zobaczyć. Coś kupić jeszcze szybko. Jakąś flaszkę. Jakąś flachę, jakiś napój czy coś. Trzeba będzie jechać, kupić. I tyle, tak? No i tak się ogarnie. Dobra, tutaj idzie tak, ale ja właśnie musiałem zobaczyć, jak tam idzie idealowi. No to już po polu oskoczone, już teraz będzie kończył. Jeden zbiornik wysypał, okej, okay, bo tyle chciałem wiedzieć, bo chciałem wiedzieć, ile on wysypał już. Czyli ja nakreśliłem dwa zbiorniki, no ale jęczmienia, tak. To są takie dwa niepełne. Będę miał tam 9 ton, teraz... Tamten miał chyba prawie pełny był. No jakoś tak to był. Nie ważne. Co to za różnica, czy był pełny, czy nie? Znaczy, że był zbiornik, tak? No i dobra, no co prawda na odcinku to trochę inaczej wygląda i w farmingu to koszenie, bo w realu to jakoś, jak siedzie te 5 na godzinę, w tej farmingu to troszeczkę wolno, tak, ale w realu to dość ubywa tego pola, nie? Tylko, że w realu też się inaczej czas liczy. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale... No ale po prostu w realu inaczej płynie czas na polu. Bo na przykład ja wiem sam po sobie, jak chodzę sobie na pole zobaczyć, jak koszą. No to niby sobie chwilę postoję, popatrzę, tam parę kulek zrobią, tak? A ja patrzę na godzinę, a to już półtora godziny mnie nie ma w domu, albo godzina, tak? Znaczy, no, albo mnie godzinę nie ma, albo półtora już minęła, tak? I tam tak naprawdę skosili wielki ciuł, można powiedzieć, nie? Wiecie no, też inaczej to płynie. Na przykład tak jak dzisiaj, kurczę. Już jest 19:30, a ja wstałem o 11, tak? Więc w sumie przez ten dzień dzisiaj co ja zrobiłem, tylko... Dzisiaj to ja tylko pomogłem trochę mamie posprzątać tutaj pokój, ten duży? Duży, no mój mały, tak. Bo ja nie mam wielkiego pokoju, no ale... Pomogłem trochę mamie posprzątać go i...
coś tam zjadłem, coś tam pooglądałem sobie na YouTubie i tak sobie zleciałem, nie do tej 20. Ja o 20 muszę wychodzę, więc na pewno nagrywanie odpada już. A jeszcze chciałbym jeden fajny film obejrzeć sobie na YouTubie. Przed wyjściem. Zobaczymy, zobaczymy. Szkoda, że to jest taka kręta droga, nie? Jakby tutaj było w sumie przekoszone. Tak sobie myślę, że jakby tutaj było przekoszone, fajnie. Przy między. Na jeden przejazd, to bym sobie jechał w polu, wiadomo. Tam to w sumie też jest dość duży kawałek z tego, co widzę. I tutaj w sumie będę mógł na GPS-ie polatać, no bo tutaj jeździłem bez GPS-a gdzieś. O, tu jeszcze wały stoją od siebie. Zapomniałem w ogóle o tym dojtwarze. Ogólnie jak ogarniałem save'a, to zajęło mi to 2,5 godziny. No i dzisiaj w sumie 15 minut, bo kostki po... Jak się wrypał tej perfidii. Dzisiaj 15 minut jeszcze mi zajęło ogarnięcie save'a. Bo kostki trzeba było pozbierać z łąki do końca. Znaczy no pół łąki już miałem pozbierane, ale już po prostu mi czasu zbrakło wtedy. Nie wiem, co to była, środa albo czwartek chyba? A chyba środa to była, bo w czwartek raczej też save'a nie ogarniałem, nie pamiętam. Który z tych dwóch dni to był? Zabrakło mi dosłownie pół godzinki czasu, żeby miał wszystko na 100% ogarnięte. No ale trudno. O, tutaj miałem to zamalować trawą, ale jak widzicie, no, zapomniałem. No to jest to ogólnie, jak nie zrobisz tego od razu, to potem się to zapomni. Tak, tak to wygląda. O kurczę, tak sobie myślę, że ja nie wiem, czy ja to skoszę tym kombajnem dzisiaj. To dość duży kawałek jest do koszenia, tak nie no, poważnie teraz mówię, to jest duży kawałek. Tego nic więcej tutaj nie za... Do tego widzicie, no jakby mi się przydał ten trzeci kombajn, nie? I ten trzeci kombajn już by na pewno to wielkie pole tutaj rypał z tyłu. I teraz jak kosiłem tamtą łąkę, tą dokładnie co tutaj jest orana, tam sobie orze dojczwar, to powiem wam, że tam mi wyszło 18 hektarów chyba. No, tam wyszło 18 hektarów jak kosiłem. Więc no, dość sporo tam było koszenia. Przecież ta kosiarka jest wydajna i tak tam chyba z ponad godzinę kosiła. Więc zanim on to przetrząsnął wszystko. Nie wiem, kombajn muszę rozłożyć, no bo bez przesady. Po prostu kuspek go złożył, bo on zawsze jak skończy robotę, to się złoży, tak. Ja wiem, ja będę sobie tutaj oborniki ogarniał, bo trochę tego obornika mam. Ja nie wiem, czy gnojowiec nie mam więcej, ale... Tutaj po rzepakę będę sobie ogarniał to. Na kombajny będą moje kości co 5 min. Jednym będzie to duże rypa, a drugie będzie to mniejsze kosił. To mniejsze chyba Jandira myślałem, a to większe chyba Ideala myślę. Ogólnie tego rzepaku też trochę nasiałem, więc coś tam będzie do... Coś tam będzie do tego oleju. 60%. Dobra, podjadę na te pole, na ten odcinek powinno mu dostarczyć miejsca. Dużego dojczwara sobie zapiąłem do tego, do przyczepy, no bo nie miałem w sumie czego zapiąć, tak? Sztyr gdzieś tam stoi na środku skupu. Nie było czasu go zwieść. No i tak to mniej więcej wygląda, no nie ma czasu i tyle. Albo inaczej, może czas jest, ale nie wygorzy z chęciami. O, widać, o, już jest rebuffowanie, co tyle dźwięk polu, więc już wiem co będę robił. 55% tu jest, więc troszeczkę będzie tutaj jazdy. No i oczywiście jeszcze tak nie obrócę w tą stronę, no bo tu też jest... Tutaj już jest ściana. Koniec mapy i tyle. Tak średnio to wygląda ta trawa. Dziwnie to w ogóle te mapy mają pozakończane, no ale dobra. Niech im będzie, nie? Ja tak staram się bardziej w tą stronę patrzeć, żeby tego nie widzieć, ale...
to elegancko widać. No ale no co, no trzeba to skosić i tyle. Powolutku sobie to zamiatamy. Jak to się tam mówi. No bo dobra, pojadę tędy w sumie. Myślałem, że tutaj taki małą wcinkę zrobię i sobie pojadę w dół. Sporo ten drogę jechałem, ale to sobie stwierdziłem, że to nie ma sensu. Że jednak pojadę sobie dookoła ten kawałek i tyle. I tak go pewnie nie skoszę, bo jest już 20 minuta. No a ja mam jeszcze maksymalnie 10 minut czasu. Żeby sobie fajny film obejrzeć. I zdążyć na tym 20. Dobra, w sumie już mogę sobie go poszukać. Dobra, to mnie interesuje. No to w sumie wiem. No jak gdzie? Dobrze wiem. No jak cię? Tarirarara. Dobra, to sobie zjadę trochę większymi kołami, żeby się przyczepa zniszczyła. I teraz tak. Wysypie to na silos i tyle, tak? No. A tam wysypię to na silos i tyle. Nie będę jechał. Nie będę jechał na pociągi, no bo daleko. A też trochę czas mnie do tej goni. Ja chciałbym tak za 7 minut skończyć odcinek nagrywać. Także mieć te 15 minut na obejrzenie. Dobra, i tak to wygląda. Wiedziałem, że przyryję. Ja już klikałem klawiaturę, ale już nie zdążyłem. Już nie zdążyłem niestety. Wkładę sobie z kabiny, bo ten fent jest fajny. Przy okazji słupek skosimy. To wygląda ciekawie. Chyba sobie go włączę nawet. No nie, jeszcze się w niego wrypałem. No czemu jak ja się spojrzę, to już jest za późno, nie? Dosłownie 10 sekund przed wypadkiem zobaczyłem, że on jedzie, nie? Już nawet nie zdążyłem klawisza kliknąć, żeby skręcić w prawo. No, po prostu nie zdążyłem. Temu się tak perfidnie wrąbałem, no ale trudno. Dobra, wiecie co? Może będę jednak kończył? Chyba będę kończył ten odcinek, no bo jest 24 minuta, ja też nie chcę was tutaj zbytnio piłować tym koszeniem, no bo tak jak mówiłem, no też nie chcę was piłować, bo to jest drugi odcinek ze żniw praktycznie, no bo wczoraj też były żniwa i to dość długie, więc dobra, będziemy kończyć ten odcinek, więc takim widokiem, może nawet taką miniaturkę sobie zrobię. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa!